Obowiązkowe czujki dymu w nowych mieszkaniach i obowiązek wyposażenia mieszkań w czujki tlenku węgla. Tego chce Straż Pożarna i apeluje w tej sprawie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W niedzielę dwie osoby zmarły wskutek zatrucia tlenkiem węgla w Jaworznie. To pierwsze śmiertelne ofiary czadu w tym sezonie grzewczym w województwie śląskim. Paweł Jędrusik. Strażacy chcą, aby czujki tlenku węgla były obowiązkowe w pomieszczeniach, gdzie odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego. Bo mimo wielokrotnych apeli i próśb w sezonie grzewczym nadal bardzo często dochodzi do tragedii związanych z tlenkiem węgla. Niestety każdy jednak wychodzi z założenia, że to mnie nie dotyczy, to mnie nie dotknie, to mnie się nigdy nie stanie. Ale kiedy dochodzi do tej tragedii, to później następuje ten rachunek sumienia, że no jednak przydałoby się. Pamiętajmy, że jeżeli nas bezpośrednio może teoretycznie to nie dotyczyć, to jednak z innej strony może przyjść to zagrożenie. A czujmy się bezpiecznie w tym domu. Pierwsza tragedia z udziałem tlenku węgla w tym sezonie grzewczym miała miejsce w niedzielę w Jaworznie. Zginęło małżeństwo. Mężczyzna mieszkający na piętrze zszedł, przebudził się w godzinach porannych, zszedł na dół, zastał swoich rodziców nieprzytomnych, wyniósł ich na zewnątrz. W międzyczasie krzyknął do żony, żeby wyszła z dziećmi na balkon, żeby nie przechodzili przez ten budynek, ponieważ rzeczywiście tlenek węgla zakładał, że być może w pomieszczeniu będzie w dużym stężeniu, żeby im nie zaszkodził. Na zewnątrz mężczyzna rozpoczął reanimację swoich rodziców. Strażacy zwracają uwagę, że podobne przepisy funkcjonują już w wielu krajach Unii Europejskiej.